Jesteśmy w Sopocie w zespole szkół gimnazjalnych w Sopocie przy ulicy Wejherowskiej. Postanowiliśmy od jakiegoś czasu zrobić sobie takie spotkanie wewnętrzne, na którym chcielibyśmy sprawdzić moduły nasze, które ucierpiały po powodzi jesiennej. Wszystkie je zrekonstruowaliśmy. Chcieliśmy po prostu zrobić próbę przed imprezami, które będziemy mieli w terenie, żeby cała nasza makieta prawidłowo funkcjonowała i żebyśmy mogli to wszystko sprawdzić i przy okazji pobawić się. Było to typowo techniczne spotkanie, bez publiczności, a powódź, o której mówił prezes, to awaria wodociągowa. Ta spowodowała zalanie pomieszczeń modelarni wraz ze znajdującymi się tam segmentami makiet. Na modelowy szlak wyruszyły przede wszystkim prawdziwe taborowe rarytasy. Pierwszym pociągiem był osobowy, prowadzony przez Jacka. Parowóz serii TKT-48 o numerze bocznym 149 z parowozowni Bydgoszcz Główna. Na jego haku dwa wagony ryflaki, jedynka i dwójka ze stacji Piła i Choszczno. Wszystkie w realiach modelarskiej epoki 4C, czyli końca lat 80. XX wieku. Na stacji Pawłowo, która na szczęście nie ucierpiała podczas zalania, nastąpiło krzyżowanie z drugim pociągiem pasażerskim. To równie piękny skład, a jego właścicielem jest Darek. Na czele pociągu lokomotywa spalinowa SP-42 numer 118 z zakładu taborów Bydgoszczy. Wagony pasażerskie to trzyczłonowe piętrusy z Chojnic. Całość z epoki 5B. Po krótkim postoju odjazd. Najpierw tykatka. A po chwili kociołek z piętrusami. Chyba najładniej pociąg prezentował się w pełnym biegu, na łuku i na zielonym tle. Gdy przejeżdżał przez miejski, sopocki odcinek w tle dały się słyszeć odgłosy prac wykonywanych w modelarni. Jarek pracował nad Zielenią Wysoką. Paweł nad instalacją elektryczną modułu makiety. Felix usuwał uszkodzenia na swoim przepięknym segmencie z kamienicami. Ten moduł po odbudowie i renowacji jest chyba jeszcze ładniejszy niż ten sprzed powodzi. W układ ustawionej na szkolnym korytarzu makiety zostały włączone także nowe segmenty z bocznicą do rozładunku drewna. W maszynistów bawili się zarówno starsi, jak i młodsi członkowie klubu. Czekając na kolejny pociąg, pooglądaliśmy trochę znanych i nieznanych szczegółów znajdujących się na sopockiej makiecie. Wkrótce znowu pojawiła się tekatka. Tym razem jechała w przeciwnym kierunku, kominem do tyłu. Obok toru, gdzieś na szlaku, nastąpiła mała awaria.
ale drogowa, nie kolejowa. Na platformie stary wojskowy pojazd, na drodze jakaś rolnicza maszyna. Po chwili na szlak wyjechał pociąg towarowy. Bernard zestawił skład znany chyba wszystkim trochę starszym kolejowym hobbystom z Pomorza Gdańskiego. To nocny zbiorowy z Kościerzyny do Bytowa. Na czole kościerska TY42-126, a za nią brankart i sznurek różnych wagonów. Wśród nich także mało seryjne rarytasy. Wszystko stylizowane na drugą połowę lat 80. Po przejechaniu całej makiety bękowy skład, tym razem z parowozem jadącym tędrem naprzód, wyruszył w drogę powrotną. Prawda, że to po prostu hiperrealizm? Na koniec trakcja spalinowa. SP42 Darka, która ciągnęła piętrusie. Pięknie oświetlone, z czerwonymi końcówkami. Po postoju na stacji Kaliska, stacji, która wymaga jeszcze sporo pracy, pociąg wyruszył w kierunku stacji technicznej na końcu makiety.
Woda na makiecie to pojęcie, które często spędza sen z powiek, nawet najbardziej doświadczonym modelarzom. Zwykle chodzi o trudną technikę tworzenia różnych zbiorników, oczek, rzek i podmokłych terenów w miniaturze. W tym przypadku niestety było inaczej. Ale któż ma więcej cierpliwości niż modelarze? Przecież... To się odbuduje. PMMH0TV, Magdalena Maksym.